Zagłębie Lubin zwycięskie na zakończenie 10. kolejki piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy. Rywalem Miedziowych był zajmujący ostatnie miejsce w ligowej tabeli Łódzki Klub Sportowy, który uległ gospodarzom 3-1. I od obozu przegranych dziś zaczniemy, bo przed kamerą Miedziowych faktów stanął nie kto inny jak Arkadiusz Malarz. Mamy sytuację, oddajemy strzały, dochodzimy do sytuacji. No ale jakby nie zamieniamy na bramkę i gdy dostajemy bramkę, no robi się kłopot i tak było dzisiaj. Pierwsza bramka stracona, zaraz podłamaliśmy się, zaraz dostaliśmy drugą, no i dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy szukać tej bramki kontaktowej, strzeliliśmy i zaraz, tak jak wcześniej powiedziałem, no oddaliśmy na własne życzenie głupie błędy i no tak nie możemy grać, bo my potrzebujemy punktów, jesteśmy na ostatnim miejscu i no bez punktów nie utrzymamy się w tej lidze. To było pewne zwycięstwo, ale mecz mógłby rozstrzygnąć się w pierwszej połowie. Mimo dobrego wyniku zawiodła skuteczność. Też byliśmy troszkę źli na siebie tam z przodu mi piłkarzy, bo mieliśmy ja, Bochy, Sliszu, Figo, myślę, że Filip. Mieliśmy no naprawdę parę okazji i mogliśmy strzelić więcej bramek, także no dobrze się to skończyło, bo po tej pierwszej bramce UKS-u no to mogło troszkę, mogliśmy zapanikować, a myślę, że mamy doświadczony zespół, także spokojnie to na końcu ograliśmy. No myślę, że na początku drugiej połowy się troszeczkę cofnęliśmy, no strzeliliśmy bramkę, no ale za chwilę odpowiedzieliśmy kolejną bramką i no tak jak pan mówi, też w pierwszej połowie mieliśmy jeszcze przynajmniej dwie 90% sytuacje, które powinniśmy wykorzystać i już mecz byłby zamknięty. W tym spotkaniu dobrze funkcjonowały skrzydła Miedziowych, co było efektem wielu zagrań na nos od Filipa Starzyńskiego. Ta dobra gra ze skrzydeł wzięła się też z wielu dobrych, kluczowych podań Filipa Starzyńskiego. Czy to ma być taki playmaker w tej drużynie, bo tak to troszeczkę z boku wygląda? Tak, ty masz dobre oko, widział si Filip Starzyński, je playmaker, ano. A start do meczu. Sme Filipa dali trošku do pravej strany, kde sme chceli hrať 4-3-3 systém a Filip bol trošku napravo, ale neišlo to tak, ako by som ja chcel. Tak sme zmenili sme systém na 4-2-3-1, kde Filip bol playmaker a kde sme by vyhrali pivku. A jeśli skrzydłowi, to przed kamerą Alan Czerwiński. No tak, nie tylko Filip, też Damian jak schodził do środka, to też fajną piłkę rzucił gdzieś tam i za obrońców. No ogólnie, no Sasza jedna bramka, Bochy dwie, także no oby więcej takich meczy i oby te skrzydła tak chodziły w sobotę. To było bardzo pewne zwycięstwo Zagłębia Lubin na własnym stadionie, które obejrzało nieco ponad 4000 kibiców. Mecz otwarty, mecz pełny walki, mecz pełen emocji, mecz wygrany przez Miedziowych. I jedno jest pewne, na mecz o Zagłębia powinno chodzić więcej kibiców, bo ta drużyna na to po prostu zasługuje. Dla Miedziowych Faktów, Dariusz Nowakowski.